Przede wszystkim tutaj ulicę. Witam Was w kolejnym odcinku Świata Kolorowania. I dzisiaj razem pokolorujemy obrazek z kolorowanki Crazy Animals. I będzie to, jak widzicie, obrazek z takim bardzo fajnym koniem. Już dawno w tej serii nie było odcinka, w którym kolorowałam jakiś obrazek z koniem, także postanowiłam to nadrobić. Będzie taki koń w czapce, w okularach, w sumie to jest nawet może nawet w kapeluszu, ten jest ten koń. Ma też krawat i tutaj pod sobą jest napis hipster. I tak właśnie to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Bo ogólnie jeżeli chodzi o tą kolorowankę, to w tej kolorowance jest bardzo dużo fajnych obrazków ze zwierzakami w różnych strojach. Większość z nich ma jakieś kapelusze, często jest też czapka pirata, jakieś okulary, czapki na zimę, także naprawdę dużo tutaj jest rzeczy. Czasami niektóre zwierzaki nawet mają szaliki, ale też są takie zupełnie bez ubrań i naprawdę podobają mi się te obrazki, także w końcu postanowiłam coś pokolorować, a zwłaszcza, że nie mam jeszcze pokolorowanego tego obrazka z tym koniem hipsterem, no to musiałam go wybrać. I zanim jeszcze przejdziemy do kolorowania, to pokażę Wam przybory, które dzisiaj będę kolorować. Jeżeli chodzi o tło, czyli ten trójkąt, który tutaj widzicie za tym koniem, to będę go kolorować promarkerami. Mam tutaj zestaw 12 kolorów, które możecie kupić w Empiku. W tym zestawie oprócz zwykłych kolorowych markerów jest jeszcze blender, którego nie za bardzo używam, bo chyba nawet nie umiem go używać. Ale tak, to jest ten blender właśnie. Czyli tutaj mamy blender i reszta to są właśnie kolorki, których jest 12. Powiem Wam, że wkręciłam się w używanie pomarkerów i bardzo często ich używam właśnie albo do tła, albo do takich większych elementów, których nie chcę mi się kolorować kredkami. Także dzisiaj ich również użyję do tego trójkąta, ale to potem zobaczycie. Jeżeli chodzi o resztę obrazka, to reszta obrazka będzie kolorowana kredkami Polycolor z Kohinora. Mam tutaj zestaw 72 kolorów, ale w tym zestawie są też niektóre kolory z zestawu 36 kolorów tego specjalnego od Olsikowej. Jeżeli jesteście zaciekawieni tym zestawem od Olsikowej, no to wątpię, żeby on jeszcze był dostępny na stronie Olsikowej. Możecie sprawdzić, na pewno Wam zostawię link w opisie do tej strony, ale Olsikowa już kiedyś na swoim kanale mówiła, że produkcja tych kredek się kończy, także jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to możecie sprawdzić właśnie, czy są jeszcze na stronie, a jeżeli nie, no to prawdopodobnie już nigdy nie będą wyedukowane. No. Ale teraz bez dalszych wstępów przechodzimy do dzisiejszego kolorowania, bo myślę, że Wam wszystko tak pokrótce powiedziałam, także zaczynamy. I gdybyście się zastanawiali, dlaczego pod spodem tutaj mam podłożone coś, to jest akurat gazeta Movistar Planet, to po prostu, nie wiem czy wiecie, ale promarkery to są pisaki alkoholowe. I one, wiecie, są właśnie markery z alkoholem w środku i po moim doświadczeniu już wiem, że one bardzo przebijają na drugą stronę, zwłaszcza jak jest jakiś zwłaszcza jak jest papier nieprzystosowany do markerów, także już nauczona innymi obrazkami, po prostu zawsze sobie też podkładam pod spód, żeby mnie nie przebiło, chociaż obawiam się, że niestety tutaj znowu, że niestety przebije, ale zobaczymy, ale wiecie. Jeżeli coś mam podłożone pod tym obrazkiem, który koloruję, to jest większa szansa, że mniej mi przebije niż normalnie. Także tak. No. Także teraz już bez dalszych wstępów przechodzimy do dzisiejszego kolorowania.
jeśli chodzi o ten odcinek. Tak wygląda już gotowy obrazek. Dajcie znać, co o nim myślicie, czy on ci się podoba, czy też nie. Moim zdaniem wyszedł mi całkiem nieźle, podoba mi się. Jeżeli bylibyście ciekawi, czy mi przebiło, trochę tak, ale na pewno o wiele mniej niż gdybym nie miała nic podłożone. Także tutaj widzicie, tutaj jest druga strona tak jakby tego obrazka i tutaj troszkę widać, ale nie tak, jak gdybym nie miała nic podłożone. Także jest całkiem nieźle, moim zdaniem wyszło fajnie. Dajcie znać, co wy myślicie o tym obrazku i czy wam się podoba. I pamiętajcie o tym, żeby dawać łapki w górę, pisać komentarze oraz subskrybować mój kanał i wciskać dzwoneczek, aby być na bieżąco. No, więc tak. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. No, nic, także pożegnam się z wami. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie również, żeby zajrzeć do opisu, bo tam znajdziecie wszystkie ważne informacje, które powinniście wiedzieć, czyli na przykład moje media społecznościowe. W szczególności polecam Instagrama, na który wrzucam wszystkie obrazki, które dotychczas koloruję. Chodzi mi o to, że po prostu na Instagrama są zdjęcia obrazków z kolorowanek, które koloruję codziennie. Staram się kolorować codziennie jakiś jeden obrazek. Także codziennie na Instagrama możecie wchodzić i sprawdzać, czy pojawiło się jakieś nowe zdjęcie. A jeżeli się nie pojawiło, no to znaczy, że nie udało mi się czegoś pokolorować. Także tak. No i to już by było naprawdę wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. I pa, pa.